Zaczynamy. Niech mi kurde włączy. Twój obraz. Tam, 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 tam. Mamy dźwięk? Czy nie ma? Dźwięk. Tutaj coś mi... Co? No, zobaczymy to później. Dobra, jedziemy. Dobra, będziemy się w to zagłębiać. Idziemy powoli. Naprzód. Najpierw przejdziemy. Okna dobrze Strasznie wyje. W dwa ognie. Od lasu poszła rysią jazda, a od bagnisk piechury. Nasi poddać się chcieli. Odsuń się, nie widzisz, że kapłan się modli. Nie odpędzaj go, Rodryku. Każdy ma prawo zaczerpnąć ze zdroju łask wiesz. O co chodzi? Raduj się, albowiem nawet ktoś tak podłego stanu i natury jak ty może się przysłużyć chwale wiecznego ognia. Muszę to ustawić. Trzeba spalić zwłoki na polu bitwy. Gniją w zbiorowych grobach albo trupojady je plugawią. Tak się nie godzi. I to ma być mój dobry uczynek na dziś? Sowicie płatny dobry uczynek. Wiem, że tacy jak ty nie pracują za darmo. Zajmę się tym. Będzie ci to policzone za zasługę. Im więcej dobrych uczynków, tym... No, tak, świetnie. No, tu masz święte oleje. Polewasz porządnie i podpalasz, jasne? Ma się hajcować aż pod niebo, ku chwale wiecznego ognia i tak dalej. I tak dalej. Gdzie mam cię szukać, kiedy już spalę ciała? Będę przy moście do Nowigradu. Idziemy po kolei. Kamerka nie może być w tym miejscu.
No, może zrobimy tak. Uda się trochę lepiej to wymanewrować. Mistrzy i większą. Średnia. Bo tak będzie musiało być. Dobrze. Tum, 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 tum. Tak, zdecydowanie cuchnie jak zbiorowy grób. Teraz święte oleje. No, byle się dobrze paliły. No, jedziesz, Geralt. Odskok. Odskok. Teraz wystarczy użyć igni. Zbierajmy. Zobaczymy, jak długo wytrzymamy komp. Działamy tą kamerką. Tempo, tempo! No już widzę, że kurwa zaczyna się grzać. Widzę, słyszę. Zdecydowanie cuchnie jak zbiorowy grób. Teraz święte oleje. No, byle się dobrze paliły. A, to wybucha, zapomniałem. Teraz wystarczy użyć igni. No chodź, płotka. Dalej. Trzeba miecz naprawić się długo. Niedobitek się trafił. Kurwa, nie trafiłem. Kurwa, jak siema, kapłani, to trupojady. Wyjeżdżam z tego przeklętego miejsca. Kapłani? Umówiliśmy się jak zwykle, ale na większą dostawę. Myślałem, taki dobry klient, a on na nas z kosą. Cały czas mówimy o kapłanie Wiecznego Ognia? No raczej.
tym buraczkowym chujom nie można ufać. Zamawiał Fistech Prima Sort. 3 razy wszystko było w porządku. A za czwartym jego ludzie rzucili się na nas z nożami. Chcieli nas wygryźć z interesu. Mnie zepchnęli do dołu, między trupy. Pewnie myśleli, że góle załatwią resztę. Dla pewności kapłan wynajął Wiedźmina, żeby spalić zwłoki i zatrzeć ślady. Wiedźmina? Ciebie znaczy? No i co teraz? Nic. Zapalenie żywych mi nie płaci. A więc prawdę mówili. Mutanty, nie mutanty, ale swój kodeks mają. A dzięki, Wiedźminie. No, bywa tak, Hogis. Bywa niestety. Nara. Teraz wystarczy użyć igni. Nie chcę go zaatakować. To już igni, o. Nie wiem, jak ci, co ci doradzić. Bo ja akurat takiego problemu nie miałem. Syno! Strasznie wysokie to skłonne. Nie ja je ustalam, tylko król. Ale to wy przepuszczacie. Co ty za kurwa myślisz? Że was pochwaratam. No. Jak tam, Wiedźminie? Zadanie wykonane? Czemu dopiero teraz kapłani Wiecznego Ognia zainteresowali się losem poległych? Kościół Wiecznego Ognia troszczy się przede wszystkim o żywych. Nie masz pojęcia, ile mieliśmy pracy po bitwie. Trzeba było zaopiekować się rannymi, zapewnić wsparcie duchowe uchodźcom, wygłosić nauki, zebrać datki. Całe szczęście, że byliście na miejscu. Zająłem się grobami. To było interesujące zlecenie. Pewien trup okazał się całkiem żywy i całkiem rozmowny. Co masz na myśli? Jednemu z handlarzy Fistechem udało się przeżyć i opowiedział mi bardzo ciekawą historię. Chętnie ją od ciebie wykupię. Na wyłączność. Nie. Można mnie wynająć, ale nie kupić. Cóż, tak czy inaczej, najtajniej będziecie zabić. Bierzcie go! To Wiedźmin, ale we trzech przecież damy mu radę! Trup! Trup! Zapraszam pana do tańca. Dzięki. Ja sobie mieczę naprawię. Kurde, ładna pobojowiska. Jest i karczma. Przydałby się jakiś brud. Tam będzie. Rusz się.
dam! Jak usłyszą, że kwicie, i tak ją zabiorą, a nas pozabijają! To ją zarżnę i schowam pod no, boczka. Dobrze, jak to znowu płynie, przysypiemy. Polej jeszcze, stara! Dość już masz. Nie będzie mi baba wódki wydzielać. Lej, mówię, albo jalać zacznę. A wy czego chcecie? Kto teraz rządzi na tych ziemiach? Baron rządzi. Z temerskiego czy nilfgaardzkiego nadania? Z własnego. Jest wojna. Kto ma siłę w ludziach, ten bierze ziemię. A coście wy tacy ciekawi, he? Ty jesteś Hendrik? Nie. Nie gadaj z nim. Z tego tylko kłopot będzie. Bywajcie. Czas wracać do domu. Pójdziemy, jak się napije. Bruno. Szukam człowieka, którego zowią Hendrik. A po co ci on? Mam do niego sprawę. Sprawę? Daj butelkę przepalanki. Zabieraj się stąd. Otworzę ci tylne drzwi. Jeszcze nie wypiłem. Karczmarzu, wódki! A ten to kto? Jakiś dzielny wojak. Dwa miecze ma. Te! Siwy! Po co ci dwa miecze? Ciekawe, czy spodniach też trzyma dwa kutasy. Ty kurwa głuchy jesteś? Powiesz mi coś za jeden, czy mam ci rozwiązać język nożem? Wiedźmin. Pytałeś, po co mi dwa miecze. Jeden na potwora, a drugi na ludzi. A kutasa mam jednego, jeżeli was to interesuje. Nie tykać go, nawet nie patrzeć. To gorsze niż trędowaty. Widziałem kiedyś jednego. Pół tuzina ludzi wyrżnął. Krew tryskała wszędzie, a ten się nawet nie zasapał. Śmierdzi od niego trupem. Jeśli chcecie odpocząć w moim zajeździe, panie, to chodźcie za mną. Pokażę wam ławę. Chodzę do chałupy, a tam stoi wsiok ze swoim synem. Coś ładny pachołek, myślę sobie. Pewnie ukrył. Dzięki, panie, żeście nie wszczęli burdy z tymi ordyńcami. Nie wtrącam się w nie swoje sprawy. Chcecie się, panie, zatrzymać w moim zajeździe? Nie. A. Chcę tylko wiedzieć, gdzie jest Hendrik. Mieszka we wsi Wrzosowa. Nie wiem, gdzie jest wieś Wrzosowa. Za wzgórzem. O świcie jakaś łuna stamtąd biła. Może ją cesarscy najechali, nie wiem. Jest coś jeszcze, co możesz powiedzieć mi o tym Hendriku? Dziwny to człowiek. Przyszedł nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co. Przygruchał sobie jedną wdowę, co jej męża zaćgali dla pajdy chleba. I zamieszkał z nią. Ludzie barona nie lubią obcych. Nie wchodzi im w drogę. Zawsze wie, kiedy się zjawią. I zawsze gdzieś znika. Dzięki, karczmarzu. Ty, płotka. Nie pogrzało cię tak trochę?
zrobić jedna rzecz. Dobra, idziemy na wsi Brzosowo. Powiadają, że ukrywacie wieprza. Ano, przekonamy się. Wiem, że masz młodą córkę, dziadu. To nie była płotka. Szukaj, gdzie chcesz. Kiedyś nie zdążysz jej ukryć. Słyszysz, dziadu? I będziesz patrzył, jak rżnie ją cały oddział. I to jest wszystko, co macie? Nie masz ty czego do żarcia? Wszystko. Mam głodny kiwi. Dziecko, panie. Macie tu, nażreć się. Dzięki wam, panie. Jak zdechniecie z głodu, nikomu się na nic nie zdacie. Kowal? Nie, tak to się robiło. Super. Nie mam już punktów, tak? A to jest taki, że żywotność. Szkoda. Kroczyć łupy, zaraz wyruszamy. Ty, kowal. Co się dzieje? Dobra. Dobra, jedziemy do tego Henryka. No, siema. Hold me stone. Ani kroku dalej, bo będzie o jednego trupa więcej. Co tu się dzieje? Jak to na wsi? Zbiory. Tylko przerzuciliśmy się z pól na pobojowiska. Zwłoki wyglądają na świeże. Niektórzy z tych ludzi żyli jeszcze przed chwilą, prawda? A no żyli, chociaż ranni. Znachor by ich może odratował.
Ale Znachora tu nie ma, tylko my. Tak, rabusie i mordercy. Wkurwiasz mnie, a ja nie lubię, jak się mnie wkurwia. Do mnie to moja! Razem! No, to już było bliskie. Jeszcze to. Wyrwać mu jajca. Gdzie na plecy? Skupiam się nie na tym, co potrzeba. Dobra, poszło. Zbieramy wszystko. Ach. Zupełnie inne powietrze. Tak jakby w gorący dzień wejść do głębokiej piwnicy i ta mgła. Pokaż, co umiesz. Stąd! Trzymaj się ode mnie z daleka, kimkolwiek jesteś! Precz! Spokojnie, już po wszystkim. Tak, po wszystkim. Ale nigdy już nie będzie tak jak drzewiej. Nigdy tego nie zapomnę. Szukam człowieka imieniem Hendrik. Mieszka w tej wsi. Już nie mieszka. Dopadli go w tamtej chacie. Gdybyście słyszeli te wrzaski, panie. Gdybyście słyszeli, jak człowiek może krzyczeć. Jak może cierpieć. Co się tu stało? Mów po kolei. Zabrali ich. Zabrali wszystkich. Słońce zachodziło, a blask purpurowy był jak krew. Pomyślałem sobie, dziwne, bo nawet żab nie słychać.
Nie wiem, co tam się działo, ale straszne to musiały być rzeczy. Hendrik krzyczał, potem błagał, na koniec już tylko jęczał. Zaraza. Długo nie zabawili, a wieś zamarzła jak w środku zimy. Byłeś w tej chacie jak odjechani? Nie, i nigdy moja noga tam nie postanie. Nigdy. Żegnaj, abyś odnalazł spokój. Zjemy coś. Idziemy do chaty. Torturowali go. Może coś przeoczyli. Może coś ukrył w kaftanie. Zaraza. Zimny jak lód. Nic tu nie ma. Przeszukam mu kieszenie. Sztywne jak mokre gacie suszone na mrozie. Sprawdzę w butach. Zakrzepła krew. Schował w bucie kluczyk. Gdzieś musi być zamek od tego klucza. Dobra, nie będziesz chyba tak znikał. Czuję przeciąg. Spodem musi być jakieś pomieszczenie. Chyba powinienem tu posprzątać. Jakieś ważniejsze gadki. Kosztowności zostawione bez żadnych zabezpieczeń? Wariat albo... ciekawe. Księga z rachunkami. Zapłata za worek zboża, rachunek za węgiel drzewny. Hendrik przystroił się w piórka handlarza. Jest coś jeszcze. Notatki ukryte między rachunkami. Sprytnie. Ciekawe tytuły notatek. Poszukiwana. Poszukiwana pojawiła się na Skellige. Widziano ją też w Nowigradzie. Wygląd niezmieniony, szare włosy, blizna na twarzy. Unika spotkań z ludźmi. Pijany wieprz. Tak zwany baron przyjął poszukiwaną w swoim, czy raczej zawłaszczonym sobie kasztelu. Powód nieznany. Porozmawiać z baronem. Konflikt z wiedźmą. Poszukiwana dotarła na bagna, gdzie spotkała wiedźmę. Doszło do konfliktu. Powód nieznany. Odszukać wiedźmę. Porozmawiać z wieśniakami. Wioska Podgaje. Konieczna ostrożność. Ktoś mnie obserwuje. Nie wiem, kto to może być. Niepokojące symptomy.
Pies uciekł. Woda w wiadrze zamarzła. Dziwna łuna na niebie. Chłopi mówią, że to zły znak. Nie wiem jak, ale dowiedzieli się, że Hendrik szuka Ciri. Dlatego go torturowali. Spóźniłem się. Jedynym tropem jest baron i jakaś wiedźma. Zaraza. To idziemy do barona. O, jeszcze płotkę. Przejedziemy tu. Oczywiście, że nie. To idziemy do barona. No to masz przejebane. Nie ty. Tego. Kurde, Geralt. O, czaruję! Cześć, kurier, czaruję! No nie żartuj. No chodź. W oczach skurwysyna! O matuś! Dawaj, glety. O, narzędzie kobolskie, tak. No proszę. Gdzie się płotka zaparkowałaś? O, jak ładnie. Czemu mi puszczało tamtą drogą? Jest i kasztan.
świerszcze? Gryziesz czy połykasz? Niezłą robotę jeśli podłapał nie mój lubię, a? Jeśli kto nie pomni zawartych, poszrego wąż leśny, smoką przydły, siedem głów i dziesięć rozmających. Że ktoś żarcie świnie. Coś taki bez życia! Ruszaj się! Daj spokój! Raz za wozem, oddechaj na dojdzie. Dobra, jedziemy. Chyba mnie nie chciał w nocy, Dosiu. Nie chciał. Zjawa znaczy. Wódki było nie. Serio? Czy muszę kurde z ręki otwierać? Jedź, Putka! No. Liszczaj. Stać! Kto idzie? Baran u siebie? Zależy, kto pyta. Wiedźmin, chcę z nim rozmawiać. A ja chcę wychędożyć piękną Cero. Ja go znam. Karczma na rozstajach. Byłeś tam niedawno. Myślałem, że pójdziesz grzecznie w swoją stronę. I dotarłem tutaj. Mam sprawę do barona. Jaką sprawę? Ważną, tylko dla jego uszu. Dobra, Lodrin, wpuść go. Jakby sprawiał problemy, to nas i tak jest więcej. Otworzyć bramę! Sierżant! Ardal! Wiedźmina do barona! Tylko bez awantur, jasne? Jasne. Jesteś sierżantem temerskiego wojska? Nie twój interes. Dezerter. Temerska armia już nie istnieje. To co tu robicie? Jak czarni nas rozbili, to mieliśmy wybór. Pogodzić się z tymi, próbować żyć normalnie. Albo przejść do partyzantki i walczyć za umiłowaną Temerię do ostatniej kropli krwi. Wybraliśmy to pierwsze. I dowodzi wami baron? Dowodzi. Powiem wam, gdzie szawar ukryty? Twoi kompani dawno już chłopy między siebie podzielili. Przynajmniej ja bym tak zrobił. A ty cicho. Siły na kaźń zachował. Dobra, idziemy. No, w zimie to były bale. Byłem parę razy z moją Aneczką. I tańczyliśmy, wirowaliśmy! Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dość. Nie obchodzi mnie, jak to zrobisz, ale dostawy mają być co tydzień. Nie zostaniecie na herbacie? Nie, zresztą i tak masz gościa. No, popatrz. Nawet na herbacie nie zostali. A tyle się mówi o wysokiej kulturze tego narodu. Tak to jest z plotkami. Niewiele ma pokrycie w rzeczywistości. Racja. Jestem... Wiem, kim jesteś, domyślam się też, z czym przychodzisz. Zapraszam. Rozgość się. Gdzieś miałem jeszcze gorzałkę. O, jest. Napijesz się. Czemu nie? No, to rozumiem. Foltesta już nie ma. Nie wiem, co z Natalisem. Czyje zdrowie pije teraz prawowierny Temerczyk? Wypijmy za spotkanie. Wypijmy. Ale do rzeczy. Jestem Filip Stenger. Powsiach nazywają mnie Krwawym Baronem. Geralt z Rivi. Powsiach nazywają mnie Rzeźnik z Blaviken. Już mówiłem. Wiem, kim jesteś.
Szczerze mówiąc, tylko dlatego rozmawiamy. Jak ci się podoba w Velen? Piękne miejsce. Wszędzie bagna, torfowiska, podmokłe lasy. No właśnie. Gdy ktoś się zgubi, ciężko go znaleźć. Do czego zmierzasz? Wielu ludzi straciło tu swoich bliskich. Jedni żony, inni córki. Do rzeczy. Powiesz wreszcie, o co ci chodzi? O Ciri. Przecież z jej powodu tu jesteś, prawda? A więc była tutaj. Trafiła do mnie jakiś czas temu. Była wycieńczona, ranna, a śmierdziała jak zabiedzony kundel. Powiedzieli mi później, że przyszła od strony bajen. O Jezu, nie lubię tego. Mówiła, że zanim doszła do wioski, napadły na nią jakieś leśne monstra. Mało brakowało. Muszę się stąd wydostać. Muszę jej pomóc. Możesz zejść! Cześć, mała. Zgubiłaś się? Tak trochę. Ty też? Ja się nigdy nie gubię. Mhm, akurat. To co robisz sama w środku lasu? Szukam zagubionych dziewczynek. Co ci się stało? To? Nic takiego. Skąd właściwie się tu wzięłaś? Przyszłam statkiem. Kazał mi iść słodką ścieżką i się najeść i powiedział, że poczeka. No i szłam, ale leciał motylek i za nim pobiegłam, no i się zgubiłam. Czemu tata chciał, żebyś szła słodką ścieżką, wiesz? No bo nie było nic na śniadanie. Nie rozumiem. No, byłam troszkę niegrzeczna. Rozbiłam dzban z mlekiem. Rodzice pewnie byli źli. Najpierw mama chciała mi dać w skórę, ale tata powiedział, że i tak jest za dużo gęb do wykarmienia. I że jak pójdziemy słodką ścieżką, to będzie problem z głowy. Kiedy wyszliście z tatą z domu? Rano. I słońce świeciło ci w twarz czy w plecy? W plecy. Czyli musimy iść na wschód. To chodźmy, odprowadzę cię. I wytłumaczę twoim rodzicom, żeby nie gubili dzieci w lesie. Nie możemy! Tu jest król wilków i jego sfora. Wilki nie mają królów. Te mają! Widziałaś go? Tak, to znaczy nie, to znaczy za drzew. Był ogromniasty i miał wielkie oczy i wielkie zęby i cały był okropnie, okropecznie straszny. Widzisz, co mam na plecach? Tego boją się i wilki, i królowie. Chodź, podsadzę cię.
Dobra, idziemy. Wilki! Schowaj się. Nie lubię walczyć jako Ciri. No i zaraz mnie rozłożą. Dobra. Możesz wyjść. Ale jesteś dzielna. Nawet mój tatko tak nie umie. A mój umie o wiele więcej. Chodźmy. Ale zmasakrowane. To, co je zabiło, miało wielkie szpony. Zobacz, coś tam leży. Poczekaj tu, nie podchodź. Leży tu ale... i tam. Żadnych ale. Zostań tu, muszę coś sprawdzić. Białka nabiegłe krwią, ciągle wilgotne. Zmarł niedawno. Rozchylone usta, przekrwione wargi. O, język przegryziony. Musiało go bardzo boleć, nim umarł. O, zmieszczona klatka. Żebra przebiły płuco. Coś nim podrzuciło i cisnęło o drzewo. Coś urwało mu nogę. Nie, raczej odgryzło? Fuj, ale okropne! Stój tam i nie podglądaj. A to co? Wyssany szpik. Ciekawe. Stój tam i nie podglądaj. A to... Zobaczmy. O, coś wyżarło mu wątrobę. Czemu mu grzebiesz w brzuchu? Zobacz lepiej, czy masz zawiązane sznurowadła. Wygląda na to, że mała nie zmyśliła tego króla wilków. To wilkołak. Co mu się stało? Miał wypadek. Akurat. Król wilków go dopadł. Kiedy dzieci stały się takie przemądrzałe? A co zrobimy, jak nas dopadnie? Dobre pytanie. Nie mam srebra, ale mogę zrobić olej. Olej? Taki z rzepaku? Nie, taki bardzo specjalny olej. Z psiego smalcu, tojadu, blekotu i wilczej wątroby. Po nim króla wilków będzie bardzo, bardzo bolało. Oja, ale jesteś mądra. Skąd znasz takie rzeczy? Tatko cię nauczył? Nie tatko. Wujek. Wujek Wesemir. Wątroba. To będzie to ja pewnie. Oblekać jest chyba biały.
To jest to jad. Anioła. Wilki, słyszysz? Schowaj się. Chodź, 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 chodź. Chodź, pimpuś. Już ich nie ma, możesz wyjść. To będzie blek. Ale je pocięłaś. Król wilków będzie zły. Rodzice często wysyłają dzieci na słodką ścieżkę? Czasem wy... No dobra. Mam już wszystko. Teraz trzeba znaleźć jakieś miejsce, gdzie rozpalę ogień i spokojnie zrobię olej. Ej, co robisz? Smarowidło na miecz. No, zobaczymy, czy receptury wujka Wesemira nadal działają. No, tutaj jakoś chyba. Przez jaskinię. No to prowadź. Mam podgląd na mapę. Trzeba będzie to zbadać to miejsce. Trochę tu ciemno. Boisz się? A ty? Nie. Co? Król wilków, teraz mi wierzysz? Wierzę. Schowaj się. No chodź. No, dziękujemy. Aleś mu dała popalić. Nigdy czegoś takiego nie widział. Mała, chodź, możesz wyjść. Miałeś szczęście, że tędy przechodziłyśmy. W lesie natknęłyśmy się na kogoś, kto miał go znacznie mniej. To Jaren. Wracaliśmy spod gajów, kiedy to bydle nas dopadło. Mnie udało się uciec, ale Jaren... Bez szczegółów. Nie przemawiam. Masz w domu jakieś bandaże, coś do odkażenia? Trochę mnie poharatał. Ja to nie, ale mój pan to potężny człowiek, na pewno ci pomoże.
Może nawet jaką nagrodę da za ubicie wilkołaka. No dobra, prowadź do swojego pana. No i kogoś się tu przyprowadzili, przecież to nie jest moja córka. A ta druga? Żadna, kurwa! Chyba potrafię rozpoznać własną córkę. Ale... ta starsza może i nie wasza, ale całkiem podobna. Nie? To jak? Panie, nagroda będzie? Ja ci, kurwa, dam nagrodę. Wypierdalaj mi stąd, zanim przepuszczuję! No, jak tam? Dobry gulasz? Bardzo. Dziękujemy. Nie jadłam nic od... Widzę. No, cieszę się, że smakuje. Jak się posilicie, macie przygotowaną kąpiel, no. I chyba się prześpicie, co? Małgosia na zapiecku, a dla ciebie każę przygotować pokój gościnny naprzeciw kuchni. Dziękuję, ja... Jedz spokojnie. Pogadamy, jak odpoczniecie. Przykazałem ludziom, żeby mieli nad nią pieczę i zostawiłem ją, żeby odpoczęła. No i? No to już temat na całkiem inną rozmowę. Co się stało z tą dziewczynką, która z nią przyszła? Z Małgosią? Nic. Jest tutaj, pomaga w kuchni. Po tym, co usłyszałem od Ciri o jej rodzicach, wolałem nie wysyłać jej z powrotem do domu. Tu jest bezpieczna. Ma wikt. Opierunek i na pewno niczego jej nie zabraknie. A co z Ciri? Mówiłem ci, to temat na inną rozmowę. Rozumiem, że chcesz przehandlować tę informację. Bystry jesteś. Współczuję ci z powodu twojej zguby, ale tak się składa, że moja córka i żona zaginęły. Posłuchaj. Proponuję układ. Znajdź moich bliskich, a powiem ci wszystko, co wiem o dziewczynie, której szukasz. Skąd mam wiedzieć, czy mogę ci zaufać? Jaką mam gwarancję? Absolutnie żadnej. Poza moim słowem. A co jeśli odmówię, bo po prostu nie chcę ci pomóc? Chcesz się na mnie wypiąć? Proszę, kurwa, bardzo, ale wtedy ja wypnę się na ciebie i co będzie? Dwie wypięte, bezsilne dupy. Myśl, że szukasz własnej córki. I dasz radę. Kabus! Ten człowiek ma tu immunitet. Nikt nie może go niepokoić. Nie rób oczu jak ciele. To na potwierdzenie mojej dobrej woli. Kiedy ostatni raz je widziałeś? Przepadły po ostatnim nowiu, jakby je Amba wzięła. Jak to przepadły? No, normalnie. Obudziłem się rano, a ich nie było. Zanim zacznę ich szukać, muszę wiedzieć, jak wyglądają. Tamara, moja córeczka, na wiosnę skończyła 19 lat. Mikra dziewuszka, sięga mi tak o do ramion. I oczy ma piękne, zielone, po matce. A moja żona Anna ma na karku już 40 wiosen, ale nigdy się do tego nie przyznaje. Włosy ma gęste, czarne jak smoła. Wiąże je w kok z tyłu głowy. Próbowałeś ich szukać? Od razu rozesłałem ludzi. Ale oni się do tego nie nadają. Ostatni worek ziarna to by chłopu spod ziemi wydarli, ale... człowieka w życiu nie znajdą. Poza tym Welen to bagna i podmokłe lasy. Mnóstwo niedostępnych kryjówek. Jeśli ktoś chce kogoś ukryć, to tylko tutaj.
Kuźwa. Chciałeś przed ich zniknięciem działo się coś niezwykłego? Zachowywały się jakoś inaczej? Coś niezwykłego? Nie. Chłopi raz przyszli ze skargą, że potwór zagryzł babę przy studni, a wcześniej jeszcze jakąś dziewuszkę, ale to zwyczajna rzecz w Velen. A moje kobiety? Anna po Saremu, cicha jak myszka, a Tamara zajęta swoimi sprawami. Nic niezwykłego. To ciągle za mało. Mogę obejrzeć ci pokoje? Po co? Może znajdę tam jakieś ślady. Nikt obcy nie będzie grzebał w ich rzeczach. Chcesz, żebym je znalazł, czy nie? Chcę. To pozwól mi pracować. Niech będzie, ale pójdę z tobą. I tak muszę otworzyć drzwi. Trasza do góry poszła. Dobra. Ja tu już mamy godzinkę. Na początek. Dobra, zostajemy tyle, a zaraz się walnie GTA, tylko sobie parę rzeczy ogarnę.